Polską, szanowni państwo. Ostatni pojedynek dzisiejszego boksu na ulicy Jasnej w Gliwicach, w hali sportowej oczywiście. No zobaczymy tutaj, jak nam się zaprezentują te dwie zawodniczki. Myślę, że tutaj będzie troszkę więcej boksu. Agata Kaczmarska to bardzo doświadczona zawodniczka i tutaj w niższej wadze naprawdę utytułowana już, nie mówiąc o mistrzostwach Polski, ale medale z mistrzostw świata i mistrzostw Europy. To tutaj wszystko jest wizytówką i na pewno nikt jej tego nie zabierze, absolutnie. Agata dała pięknie tutaj próbkę swoich umiejętności i możliwości. Na pewno jest ciężko jej boksować w tej kategorii wagowej z racji, powiedzmy, rozmiarów przeciwniczki. Ale tyle doświadczenia, co ta dziewczyna ma w boksie, to tutaj absolutnie bym nie stawiał ją na straconej pozycji w tym pojedynku. Brawo, brawo, bardzo ładna runda w wykonaniu Agaty tutaj. Nie ma żadnej dyskusji, ma inicjatywę. I to, co mówiłem wcześniej, że rutyna i doświadczenie tej zawodniczki tutaj będzie bardzo istotnym czynnikiem, oczywiście plusowym dla niej w walce z tymi, można powiedzieć, kolosami, jakie nam się tutaj pokazały. Wadze plus 81 kg. Przed nami druga runda tego pojedynku. Ciekawy moment, brawo pani Mario, tutaj odwagi było chyba z 200%.
tutaj troszkę więcej inicjatywy, ze strony Agaty. A teraz. Obustronne trafienie i jeszcze. Tylko żeby nie za dobrze, naprawdę jest świetnie w tym pojedynku. Agatko kochana, troszeczkę zrób przeglądu sytuacji, bo tutaj Eldana Dalipowa też ma mocne ręce i troszeczkę umie boksować. Trzyma. Wszystko wchodzi. Tutaj nie ma co ukrywać, bardzo niebezpieczną zawodniczką jest Eldana Dalipowa i nie ma dwóch zdań. I tutaj w takim jakimś szaleńczym ataku Agaty Kaczmarskiej by mogło być naprawdę bardzo niedobrze, bo tak jak mówię, z czwórki, która tutaj występuje, no to absolutnie najgroźniejszym przeciwnikiem dla Agaty właśnie byłaby Dalipowa na 100%, no i tak się stało. Bo dysponuje fajną szybkością i widać, że troszeczkę umie boksować i chce boksować. Szuka Agata Kaczmarska tutaj podejścia do swojej rywalki. Ale dlatego mówię, no nie trzeba dużo, troszeczkę rozsądku w tych naprawdę dobrych atakach i o to chodzi, żeby właśnie przypadkowym jakimś ciosem bardzo dobry lewy prosty. Podwójny lewy prosty, tak, i tutaj ręce wysoko i nie ma żadnego problemu, bo te dwie rundy absolutnie, no chyba, że niewidomy sędzia by mógł wypunktować inaczej. Cały czas czujna. Kapitalny prawy sierp. Podziwiam Agatę tutaj.
ostatnie 10 sekund. Kolejny prawy sierpowy i lewy sierp. Coś fantastycznego, naprawdę. To co powiedziałem, ta dziewczyna umie boksować, no. I pokazała, że umie. Naprawdę świetny pojedynek. Kto wytrzymał z nami do tej pory, na pewno nie będzie żałował, szanowni państwo. Takich pojedynków nawet osobniki męskie w wadze ciężkiej nie dają. Tyle emocji, tyle naprawdę wspaniałego kunsztu bokserskiego, jakie dziewczyny pokazały. Obydwie absolutnie. Brawo, Agata Kaczmarska. Have a good night. See you tomorrow.